Witam Państwa. Dzisiejsza prezentacja dotyczy współczynnika zgodności Kappa-Cohena. Współczynnik ten jest wyznaczany, aby oszacować zgodność decyzji wydawanych przez dwóch sędziów. W przykładzie naszym występuje sędzia A oraz sędzia B. Sędziowie ci oceniają pewną grupę osób. Oceniają wnioski o dofinansowanie złożone przez poszczególne osoby. Są to pewnego rodzaju wnioski grantowe. Sędziowie ci mają do oceny jakąś mniejszą grupę pochodzącą z większej populacji. Z populacji tej wybrano 27 osób. Jest to próba losowa, jest to reprezentatywna grupa osób, na podstawie której będziemy chcieli wiedzieć, czy decyzje wydawane przez obydwu tych sędziów są zgodne generalnie, czyli nie tylko czy są zgodne dla tej grupy 27-osobowej, ale czy dla populacji osób, które składają wnioski grantowe oceniane przez tych dwóch sędziów, czy te decyzje będą zgodne. Osoby oceniające, nasi sędziowie, mogą skierować wniosek dofinansowania, czyli wydać decyzję pozytywną albo negatywną. Moglibyśmy przedstawić sytuację w postaci tabeli takiej dwudzielczej, gdzie mamy decyzję pozytywną oznaczoną kolorem niebieskim, czyli wniosek skierowany do finansowania. Kolorem czerwonym oznacza, że dany wniosek do finansowania skierowany nie jest. I tą naszą grupę 27 wniosków możemy w takiej tabeli dla przykładu umieścić. W naszym przykładzie 13 wniosków zostało skierowanych do finansowania zarówno przez pierwszą osobę, przez pierwszego sędziego, jak i przez sędziego drugiego. 8 wniosków zostało negatywnie ocenionych przez sędziego A i sędziego B. A są też takie wnioski, które są oceniane różnie. Mamy 2 wnioski ocenione negatywnie przez sędziego A, ale pozytywnie przez sędziego B oraz 4 ocenione pozytywnie przez sędziego A, ale negatywnie przez sędziego B. Podsumowując, mamy razem 17 wniosków ocenionych pozytywnie przez sędziego A, co oznacza, że 10 zostało ocenionych przez niego negatywnie. Oraz nieco mniej, bo 15 wniosków ocenionych pozytywnie przez sędziego B, przez co negatywnie ocenionych jest wniosków 12. Razem, tak jak sobie powiedzieliśmy, wszystkich wniosków, wszystkich osób składających wnioski mamy 27. Chcielibyśmy wyznaczyć pewną miarę, która nam powie o zgodności ocen dokonywanych przez tych dwóch sędziów. Na podstawie naszej tabeli obserwujemy już pewną zgodność i taka obserwowana zgodność to jest ta zgodność, która znajduje się na przekątnej naszej tabeli, którą tutaj obserwujemy. Mogłaby ona być wyznaczona w postaci współczynnika. Taki współczynnik obserwowanej zgodności byłby wówczas wyliczany w ten sposób, że wszystkich wniosków do oceny mamy 27, to jest nasz mianownik, z czego zgodnie, czyli w ten sam sposób zostało ocenionych 13 jako pozytywne i 8 jako negatywne, czyli nieskierowane do finansowania, a zatem wspólnie 21 wniosków zostało ocenionych podobnie przez obydwu sędziów, w ten sam sposób, spośród tych 20, co stanowi odsetek równy ponad 77%. Możemy powiedzieć, że 78% wniosków w naszej próbie zostało ocenionych zgodnie przez obydwu sędziów. I to jest ta obserwowana zgodność w naszej tabeli. Jednak należy pamiętać o tym, że gdyby ci sędziowie zupełnie losowo przydzielali wnioski do finansowania i pierwszy sędzia, sędzia A, przydzieliłby finansowanie 17 wnioskom i zrobiłby to w sposób losowy, a sędzia B 15 wnioskom w sposób losowy, to w tabeli naszej, również na przekątnej, mogłyby znaleźć się pewne wartości, które byłyby różne od zera. To znaczy, byłyby też takie wnioski, które zostały skierowane do finansowania przez obydwu tych sędziów. A zatem w naszej tabeli, nawet jeśli w sposób losowy przydzielalibyśmy te granty, przydzielalibyśmy finansowanie, również mogłaby się pojawić zgodność. I dlatego właśnie
taka obserwowana zgodność nie jest wystarczająca do oceny zgodności rzeczywistej naszych sędziów. Rzeczywistą zgodność wyznacza nam współczynnik kappa. Współczynnik kappa koryguje tą obserwowaną zgodność o zgodność, która powstałaby w losowy sposób w naszej tabeli. A zatem współczynnik kappa wyznaczany jest jako obserwowana zgodność minus zgodność losowa powstała tutaj na przekątnej naszej tabeli. W jaki sposób i ile wynosiłby ten nasz współczynnik? Przejdźmy do programu PQStat. Wybiorę tutaj tą opcję, która mi pozwala włączyć pusty nowy arkusz i wpiszemy po prostu nasze wartości. Mamy zatem wartość 13, 4, 2 i 8. I żeby sprawniej, szybko przeprowadzić tą analizę, dobrze jest przed jej przeprowadzeniem zaznaczyć tabelę. Ja zatem zaznaczam tabelę i dalej udaję się do statystyki, testy nieparametryczne i współczynnik zgodności Kappa-Cohena jest to ostatnia z tych miar. Ponieważ tabelę zaznaczyłam przed wykonaniem analizy, mam tą tabelę w oknie analizy automatycznie umieszczoną. Dodatkowo mogę dołączyć chociażby tą tabelę jako wynik, mogę dołączyć wykres i mogę dołączyć wartości procentowe, jeśli chcę. Poziom istotności w mojej analizie pozostawię na standardowym poziomie, czyli na poziomie 5%. I potwierdzam. Najważniejszą dla mnie informacją jest informacja odnośnie współczynnika zgodności kappa. Ten współczynnik zgodności wynosi ponad 54%, czyli powiedzielibyśmy, że 54% to jest ta zgodność, która już jest skorygowana o tą szansę na losową zgodność, która pojawiłaby się w takiej tabeli. I to jest ta rzeczywista zgodność oceny naszych sędziów. W naszych wynikach znajdują się pewne dodatkowe miary, które pozwalają nam oszacować ten współczynnik, który mielibyśmy dla populacji. Współczynnik wyliczony w tym miejscu jest to współczynnik dla tej naszej próby 27-osobowej. Dla populacji współczynnik ten mieściłby się w wyznaczonym 95% przedziale ufności, a zatem dla populacji byłby również wyższy od zera. Współczynnik kappa równy bądź bardzo bliski zeru oznaczałby zgodność na poziomie takim samym jak losowy przydział danych w naszej tabeli. A zatem wartość większa niż 0 oznacza zgodność na wyższym poziomie niż losowy podział tych danych. Widzimy, że w populacji ta zgodność będzie również na wyższym poziomie niż poziom zerowy, dlatego że cały ten przedział ufności znajduje się powyżej wartości 0. Dodatkowo informuje nas o takiej zgodności populacyjnej również wartość P, szacująca istotność współczynnika Kappa-Cohena. Wartość ta jest mniejsza niż zadany poziom istotności. A zatem wybralibyśmy hipotezę alternatywną, natomiast na pewno warto jest najpierw uświadomić sobie, o czym takie hipotezy będą mówić. Ja zapiszę te hipotezy w notatkach. Hipoteza zerowa mówiłaby nam o tym, że współczynnik kappa, ten populacyjny, byłby równy zeru, co oznacza, że w populacji zgodność oceny tych dwóch sędziów byłaby taka sama jak losowa zgodność. Zobaczymy, jak będzie hipoteza alternatywna. No, hipoteza alternatywna będzie przeciwieństwem hipotezy zerowej, czyli nasza kappa powinna być istotnie różna od zera, co oznacza, że mamy istotnie lepszy bądź istotnie lepszą zgodność niż zgodność losową lub istotnie gorszą zgodność niż zgodność losowa. W naszym przypadku kappa jest większa niż 0, co oznacza, że ta zgodność jest lepsza niż zgodność losowa. Stąd wybranie hipotezy alternatywnej informuje nas, że w populacji
taką zgodność również będziemy obserwowali wysoką, wyższą niż zgodność losowa. Zobaczmy jeszcze, w jaki sposób możemy wyznaczać współczynnik zgodności Kappa-Cohena w momencie, kiedy decyzja wyznaczana przez obydwu sędziów ma więcej możliwych kategorii. W tej chwili były to tylko dwie kategorie, czyli mogło być przyznane finansowanie bądź nie, ale w momencie, kiedy decyzja jest na wielu poziomach, również można sprawdzać zgodność przy użyciu współczynnika Kappa-Cohena. W tym celu posłużymy się przykładem dołączonym do programu. Otworzę go poprzez przykłady zapisane zdalnie, więc nie będę korzystać, zapisane lokalnie, więc nie będę korzystała z tego zdalnego zbioru danych. Wybiorę plik w języku polskim o nazwie diagnoza. I w pliku tym mamy dane dotyczące diagnozy wystawianej przez dwóch lekarzy. Diagnoza dotyczy pewnej grupy dzieci i te diagnozy mają kilka kategorii. One mogą być zgodne bądź nie. Widzimy tutaj początkowo jest to zapalenie płuc, przez obydwu lekarzy ta sama diagnoza, ale dalej widzimy, że są również takie dzieci, które mają wystawianą inną diagnozę przez każdego z tych lekarzy. Chcemy sprawdzić, na jakim poziomie jest rzeczywista zgodność diagnozy tych dwóch lekarzy. Dane mogą być zorganizowane tak jak w tym miejscu. Są to dane surowe, a zatem od każdego dziecka mamy oddzielnie wynik w oddzielnym wierszu. Bądź też, tak jak do tej pory, to było w postaci tabeli. Nasza tabela w przypadku tych danych miałaby trzy wiersze i trzy kolumny, dlatego że są możliwe trzy różne diagnozy. W momencie, gdybyśmy zaznaczyli tą tabelę przed analizą i powrócili do analizy, to wówczas wykonalibyśmy jeszcze raz współczynnik Kappa-Cohena w dokładnie ten sam sposób, jak to robiliśmy przed chwilą i tak moglibyśmy zrobić, ale możemy równie dobrze wykorzystać dane zebrane w postaci surowej, z których jeszcze nie przygotowaliśmy takiej gotowej tabeli. Wówczas również możemy w tym miejscu powrócić do ostatnio wykonywanej analizy, czyli do testu istotności Kappa-Cohena. I w momencie, kiedy wybierzemy ten test, to ponieważ tym razem dane nie znajdują się w postaci tabeli i nie zaznaczyliśmy wcześniej tych danych, wybrana jest dla nas opcja dane surowe. Należy wybrać obydwu tych lekarzy. Może dołączymy wykres i omówimy poszczególne wyniki. Współczynnik zgodności Kappa wynosi 0,45, czyli około 45% to jest ta zgodność rzeczywista, skorygowana o tą losową zgodność. Współczynnik Kappa w populacji byłby również większy od zera i istotny statystycznie. Dodatkowo przyjrzyjmy się jeszcze wykresowi, który tutaj mamy. Liczności obserwowane to są liczności z naszej tabeli na przekątnej, czyli te liczności mówiące nam o zgodności. Kolorem czerwonym mamy liczności oczekiwane. To są też liczności pojawiające się na przekątnej naszej tabeli, ale tym razem to są liczności oczekiwane, które pojawiłyby się przy losowym rozłożeniu danych w tabeli, czyli taka losowa zgodność. Widzimy, że za każdym razem liczności obserwowane są wyższe niż oczekiwane, czyli dla każdej diagnozy, zarówno dla zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, jak i innej diagnozy, ten słupek oznaczony kolorem niebieskim jest wyższy niż kolorem czerwonym. Stąd ta istotność statystyczna i stąd ta rzeczywista zgodność również w populacji. Dziękuję Państwu za oglądanie tej prezentacji i zapraszam do kolejnych poświęconych tematyce badania zgodności.